Jola Czamańska. Jogę praktykuję od 10 lat. Przygodę z Centrum Jogi Harmonia rozpoczęła 8 lat temu, gdzie pod okiem Ani Rykowskiej rozwinęła swoją praktykę aż do stopnia instruktorskiego. Jej ścieżka samopoznania nieodłącznie splotła się z choreoterapią. Od 8 marca bieżącego roku jest certyfikowanym terapeutą tańcem Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Każdy ruch jest tańcem. Kiedy nabieram powietrza, moje żebra się unoszą, przepona się kurczy. Wszystko pracuje. Każdy gest, jaki wykonujemy w pojęciu terapii tańcem, to już jest taniec. Nie musisz nic więcej umieć ani potrafić. Wystarczy, że umiesz oddychać. W jodze podstawą pracy jest ciało i jego oddech. Ciało rozciągamy, poszukując miejsc napięć, robimy w nim coraz więcej przestrzeni. W terapii tańcem podstawą naszej pracy jest również ciało, ale bazujemy tutaj na emocjach, jakie niesie ze sobą wykonywany ruch. Mówimy o tym, że każdy ruch jest właściwy. Nie ma tutaj ruchów brzydkich, ładnych albo jakichś niezgrabnych. Wszystko, cokolwiek zrobimy, służy poznaniu samych siebie. Słowo terapia może być trochę mylące. My nie pracujemy tutaj na zajęciach na brakach, jakichś niedociągnięciach. Pracujemy na zasobach. Każda jednostka wnosi na zajęcia swój niepowtarzalny wachlarz emocji. Na tych zajęciach może je sprawdzić w relacji z innymi, wzmocnić dzięki tym relacjom lub przeobrazić, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebuje.